Siemaneczko, w ósmym odcinku, w ósmej części odcinku Let's Play Mafia. Dzisiaj lecimy rozprawić się z tymi chuliganami, z którymi ostatnio tam się biliśmy. Powiedzieliśmy Donowi o tym i to mu się bardzo nie spodobało, więc teraz lecimy na nich. Znaczy, najpierw lecimy się dowiedzieć od informatora, gdzie mają miejscówkę. A teraz weźmiemy jakąś broń, Vincenzo. Co tam masz dla nas, co? Dokładnie. No to dawaj te kije. Wow, I can't believe it. Is this really his? Well, to tell you the truth, it ain't. But if you're smashing someone in the face with it, they certainly won't question you. Pewnie tak. Pewnie tak. Dokładnie, Poli. Są twoje najmądrzejsze słowa, jakie usłyszałem do tej pory. Thanks, Vinny. A taka ciekawostka, odcinek nagrywam już po raz drugi, bo niestety za 10, czy tam nawet za 15 próbą przejścia tej misji gierka się wysypała. A Bandicam jest takim kochanym programem, że jak nie zamkniemy pliku, to on jak się skraszuje gierka w tym przypadku albo sam program, to po prostu plik już jest nie do odzyskania. No i po prostu nie mogę go w ogóle otworzyć ani w programie edytorskim, ani tak normalnie, więc witamy, kurczę, od początku. Czyli tak było tam masakrycznie dużo wycinania. Strasznie mi ta misja nie idzie, kurwa. A mówiłem, że misja z wyścigami jest trudna, jasne. To jest taka dziadowska misja, że o Jezus. Ale dobra, lecimy do naszego informatora najpierw, który jest tam na górze, przynajmniej wszystko jest na innej wyspie, więc nie ma dużo jeżdżenia. Problem jest taki, że powinniśmy od razu do tych frajerów strzelać, by było nam o wiele łatwiej. Ale niestety na początku będziemy się musieli tłuc z nimi kijami, no i to jest spory problem. Musimy to dobrze rozegrać, by jak najmniej życia stracić. Poli też musi jak najmniej życia stracić, co wcale nie jest takie proste, już myślałem, że schody zawalę. No ale dobra, podejście numer 2 do całego odcinka, bo już z tymi chłopakami tyle co się bije, to już o matko. Mam dosyć tej misji, naprawdę kurwa mam dosyć. Miejmy nadzieję, że teraz wszystko elegancko pójdzie. Boże, jakby to było fajnie, jakby to za pierwszym razem wszystko ładnie poszło. Ale coś czuję, że chyba tak nie będzie. No zobaczymy, no kurczę. Zobaczymy. Pan policjant. O, widzę, że żarówka przygasła. Kolejna żarówka, kurwa. Na tym pierwszym odcinku, co teraz miałem nagrywać, ale nagrywam po raz drugi raz, już jedną wymieniałem. No, siema, siema. A gang of jokers have set themselves up in our territory, and they're giving people a bad time. They messed with Luigi's daughter, and if it wasn't for Tom here, who knows what they would have done to her. We need to know where they meet, so we can deliver them a message from Don Salieri. Came to the right place, Pauly. I know what's going on. A few people have already had problems with them, and they told me meet at the old service station near the Terra Nova Bridge. It's a little ways from here. You can get there through a sort of side door across the yard. Send them my regards, Pauly. Thanks, Biff. Okay, dobra, lecimy. We gotta go. Sure. Jak jest, no przyda się, naprawdę się przyda to twoje powodzenia. Nie chciałbyś tam, o Jezu, no zejdź stary z drogi. Nie chciałbyś tam z nami pojechać, byś nam pomógł, co? Nie? Jak nie, to nie, no kurczę. Będziemy musieli sobie jakoś sami poradzić. Jeszcze mandat, jeszcze tego by mi brakowało. Dobra, no i tutaj w prawo i w prawo. Naprawdę ciężka misja. Oświetlenie kiepskie jest, bo już mi żarówka coś znowu zaczyna świrować. A już nie mam kolejnej, w tym jest problem. Już chyba kolejny, chociaż musiałbym się jeszcze roz... W dupie mam twoje mandaty, stary. Nie mam czasu. O Jezus, serio? Boże... Nie zgubię ich teraz, no. Dobra, już sobie poszli.
Tak, to tutaj, otwieraj to. Pięknie, gra została zapisana. Szkoda, że w trakcie bitki się nie zapisuje. Kurwa. Matko, o matko. Pauli. Ja nie wiem, kto jest gorszy, oni czy ty, kurwa. Największą bronią Pauliego jest głupota. Niestety to jest broń obusieczna, bardzo obusieczna. Się o tym boleśnie przekonałem. No, sorry, Pauli. Kije baseballa to też jest taki pomysł na to, jeszcze jakiś. Dobra. Dobra. Ok, 64 HP, kiepsko. Kiepsko, jak się teraz rzucam na niego, to go dojadą. To go dojadą. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, spokojnie, spokojnie. Zdjąłem pierwsze uderzenia, Pauli. Ty wytrzymaj resztę. Może jak ich tutaj cały Saigon przyjdzie. Dobra, już lecę po Pauli, bo gdyż dostałeś troszeczkę. Spoko. Lecimy do Pauliego. Bo ten. No, jeszcze ja dostałem, super. Tam gościu przyszedł za mną. No, Pauli, ty dostajesz chyba ode mnie teraz bardziej. A żaróweczka jak ma swój koncert, tak dalej ma. Świeci jaśniej, raz ciemniej, a co tam? A co tam? Teraz do 32 HP, kiepsko. No mów, co to masz powiedzieć. No niestety. Dobra. Teraz będzie jadka, Boże, ciężko się strzela w mafii. Naprawdę, myślę, że tu nie ma żadnej apteczki. Dobra. Przeładujmy. O kurwa. Gdzie mu to w nogę strzeliłem? Dobra. Chyba nie chcesz wstawać, prawda? Dokładnie. Dobra. Pauli, tylko proszę mi nie wejść teraz. O, super, wyłapałem teraz. Za 30 HP, świetnie. A nie mam amunicji, kurwa. Oni mają te piździki, ja ich nie lubię. Ten miał coś fajnego. Właśnie, dawaj mi to. Dobra. Przeładuj, on miał sporo amunicji do tej broni. Jest mało odrzut, fajna broń. Tamte, kurwa, givery mają za duży odrzut. No pokaż się, tu wiem, że jesteś, wiem, że tam jesteś. Przeładujmy. Dobra. Okej, dalej nie byłem, kurwa, naprawdę, serio. Dalej nie byłem, widzę, że już tam strzelają. O, super. Dobra. Czy tam był jakiś kolega, nie? Tak. Był. Tu jest beczka wybuchowa. Nie chciałbym w niej stać, bo nie wiem. Ale pewnie może wybuchnąć. Dobra. Okej, mieliście jakąś ciekawą broń? Nie. A ty? Dobra, jakaś cutscenka. Może jakiś saving? Let's hit the road. Teraz uciekamy. Quick, get to the car. We gotta get him. Teraz uciekam. Ci chłopy, no, z mafii. Dobrze wiedzieli, skąd jesteśmy i co to za tereny, i tak postanowili się bawić. Brawo, kurwa, jeszcze raz ich ścigałem, bo się wyjebaliśmy, kurwa.
I chuj, na śmierć. Wsiadaj, Pauli. Wsiadaj, kurwa, czekam na ciebie przecież, debilu. O matko. Dobra, jeszcze raz. Próba wyścigowa numer 2. Kurwa, nienawidzę tej misji, Boże. Bałem się, że o ten hydrant się zatrzymam. W lewo. Dokładnie myślałem, że już trasa im się zmieni. Strzelaj do nich. Strzelaj, strzelaj do tych chłopaszków. Ale nie będą tacy odważni, jak ich dorwiemy. Strzelaj, 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 strzelaj. Kurwa. Poharatałeś mu chociaż samochód albo zdrowie? Czy mu tam stopy wystają w Flintstonowie, kurwa? Nie wiem, co tam wystaje. Wystaje coś mu spod podłogi. Zbieraj się, maleńka, dawaj, one uciekają. Kurwa, jak ta krowa ciężko zakręca, Jezus. A kurwa, to jeszcze nie jest samochód, którym chciałbym jeździć. Dobra, w lewo pojechali. Spokojnie. Dobra, i znowu w lewo, okej. Okay. Żeby mi się paliwo skończy. A, żarówka swoje. Dobra, kurwa, po tych zaułkach ten samochód jest taki średni trochę. Tak szczerze mówiąc. No. Uwaga. Kurwa, bardziej poubiłem samochód niż oni. Gdzie? Kurwa, oni tu zakręcili? Gdzie oni pojechali? Kurwa! Nie, zaraz mi uciekną. Już, spokojnie, już jadę za nimi. Bez paniki. Samochód im się rozbił. O, jak mi... przykro. O, matko, co za misja? Co za pieruńska misja? Mam nadzieję, że teraz uda się ich dorwać. Znaczy jest cutscenka, więc już są nasi. A propos. Ale powinni dostać za swoje. Tak, z przyjemnością. Z przyjemnością. Pozdrowienia od Dona. You can't feel sorry for these animals. He shoot you in the back the first opportunity he gets. This one's finished. No właśnie, chyba nie. Z tego co wiem, on chyba nie żyje. Why you still have that look on your face? Remember? Those guys wanted to do your girl yesterday. You better get used to it. I got used to it. Tommy, ja bym go zastrzelił, tylko nie dali mi pokierować, no. Your last mission didn't exactly work out, Tom. A przeżył ten gnoj. You're killing everybody means a lot of problems for us. They tried to rape Sarah. Mm-hmm. The cops ought to thank me. I know, but the one you let get away will make trouble. What? We didn't let anybody get away. They're all dead. Yeah, nie wszyscy. One lived. They pulled him out of the car wreck. Shit. The one you killed was the son of a city councilor, the mayor's friend, and Morello's accomplice. And the one who lived will go crying to the counselor. Daddy didn't exactly love his son. But in these cases, a person can remember a lot of good things. By the way, his funeral's today. Pity I can't make it. You're lucky that second one didn't know who you were and couldn't give you up. But that's not why I sent for you. Tom, I have quite a delicate job for you today. Mm-hmm. Come on, let's get in the car. Dobra, ale mam nadzieję, że będzie jakiś sejwik, co? Bo już mam dosyć na dzisiaj mafii, naprawdę. Co to za jakiś gówniany samochód?
An owner of one of the businesses which the Don has invested a lot of money in has suddenly decided to forget his obligation. No. And he has taken up with Mr. Morello. Oh, proszę, proszę. It seems that Morello is trying to test our limits. We're not going to play his game. So what's going down? We're going to blow the place up. What? What kind of joint is it? A hotel. That is, it's a brothel, Don. But no regular hoo house. It's a place for classy society types. And I have to knock them all off? Of course not. We'll just liquidate the owner and blow up his office. That should be enough of a warning for the others. We means me, right, Frank? I take out the owner and I blow up the hotel. Pewnie tak, Tommy. Exactly. And there's one more thing. One of their girls is passing information about our activities to Morello. We'll need her eliminated too. Frank, I have to kill a woman. Oj, Tommy, skończ ze skrupułami. Here's a photo of her. She's cute, and she looks familiar. Are you certain this is her? Unfortunately, yes. Her big mouth has lost us a pile of money and some of our people. Why don't Polly or Sam do it? We know the place in and out. They'd be dead before they can get it together. So what's the plan? It's downtown, the Corleone Hotel. Find the boss and shoot him. You can do it in public. It'll be a warning. Then take care of the girl. The owner's office is on the top floor. Grab any documents and money you find there and then set up the explosives. You won't have time for much else. This won't be no picnic. I know. But if we don't take care of this now, we are next in line. Maybe you're right. The weapon and explosives are here in the car. Tom, good luck. Okej, dobra. Ale proszę o saveik, naprawdę. Proszę o saveik i kończymy. Good old machine. I used to do my cabbing in one. I can get in without a key. Dobra. Muszę się otwierać Falconera, spoko. Gra powinna być zapisana. Mam nadzieję, że tak jest. Nie no, powinna być zapisana. W końcu jesteśmy pod barem. Więc na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do znajomych na Steamie, Originie i trzymajcie się. Cześć!